Witam Państwa, szczęść Boże. Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi, jest lęk przed śmiercią. To uczucie było bodźcem, dla którego pojawiła się religia. Bo religia jest próbą odpowiedzi na to najważniejsze dla człowieka pytanie. Co ze mną się będzie działo? Czy ja będę istniał po mojej śmierci? I to pytanie, chociaż często sprowadzane jest do pytania nieracjonalnego, do pytania opartego tylko na jakichś uczuciach, jak uczucie strachu, przecież wyrasta jak najbardziej z ludzkiej rozumności. Bo zwierzęta mogą bać się śmierci, ale nie są religijne, czyli ten lęk niczego w nich nie wyzwala poza chęcią ucieczki czy obrony. Natomiast człowiek zastanawia się, zatrzymuje się, pokonuje lęk i zastanawia się, co ma myśleć o tym, co go spotka w przyszłości, wcześniej lub później. I właśnie to trzeba w dzisiejszych czasach szczególnie podkreślić, że geneza religii nie wynika z naszych uczuć jako uczuć, tylko bierze się właśnie z jak najbardziej racjonalnego spojrzenia na nas samych. To jest właśnie coś, na co powinniśmy zwracać uwagę i do czego powinniśmy wracać. Tam, gdzie człowiek, gdzie są jakiekolwiek ślady pobytu człowieka sprzed tysięcy lat, tam znajdziemy nie tylko narzędzia, ale znajdziemy również sztukę, która przemawia do oka, jakieś malowidła ścienne o charakterze religijnym. Jest też również język artykułowany, charakterystyczny dla człowieka i właśnie religia. My za łatwo godzimy się na to, żeby religię sprowadzać do poziomu uczuć. Religia ma swoje źródło w rzeczywistości, jako odczytywanej przez człowieka, który jest istotą rozumną. Ta rzeczywistość, która wokół nas pojawia się i ginie, która przemija, ona takich pytań jak człowiek nie zadaje. Przypomnijmy tu fragment pięknego wiersza, pięknego, ale jakże mądrego, wiersza, który został napisany przez świętego Jana Pawła II. Był to wiersz z całości pewnej tryptyk rzymski. I początek jest właśnie taki, zdumienie. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Ojciec Święty w tym wierszu dotyka najistotniejszego tematu dla nas, który pokazuje nam przepaść, jaka dzieli nas od tego wszystkiego, co jest wokół nas, bo my się zdumiewamy. A zdumienie jest nawet czymś mocniejszym niż zdziwienie, z jakiego wyrosła grecka filozofia. Nasze chrześcijańskie zdumienie jest zdumieniem egzystencjalnym, że człowiek istnieje, a istnienie człowieka ma sens, ale jaki sens? Nad tym musimy się zastanawiać. To jest pragnienie i potrzeba, której
nie można zbagatelizować. Musimy to wyzwanie podjąć, podejmować zawsze, ciągle, bo jesteśmy ludźmi. Szczęść Boże.